to opłaca tak, ekonomicznie dopóki, i politycznie. Tak. Strefa euro, nie mając takiego silnego partnera prowadzącego jak Wielka Brytania, wielką, potężną gospodarką, zdobyłaby oczywiście olbrzymią przewagę dominacji w Unii Europejskiej. To mogłoby oznaczać, że w strefie euro stworzono by odrębne instytucje, odrębny budżet i w zasadzie ta strefa euro rządziłaby całą Unią Europejską, pozostałymi państwami również, które to zbierałyby się powiedzmy raz na kilka miesięcy, może raz na rok i w zasadzie Unia Europejska jako taka byłaby pewną fasadą, a w środku byłaby i rządziła grupa państw strefy euro. Minister Witold Waszczykowski ocenił, że procedura wyjścia kraju z Unii Europejskiej może potrwać od 2 do 15 lat. MSZ w wydanym dziś oświadczeniu napisało, że szanuje decyzję obywateli Wielkiej Brytanii. Resort podkreśla, że nie oznacza ona jednak zakwestionowania projektu europejskiego. Konieczne jest podjęcie reform Unii Europejskiej. Polska będzie aktywnym członkiem tego procesu. Informacja o tym, że Polska chce gazu z rurociągu Nord Stream 2 jest nieprawdziwa, mówi naszej redakcji pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Wiceprezes rosyjskiego koncernu Gazprom Aleksandr Miedwiediew poinformował wczoraj w Berlinie, że strona polska zawnioskowała o dostawy gazu przez Nord Stream 2. Według agencji TASS chodzi o wniosek na dostawę 11 miliardów metrów sześciennych surowca. Te informacje stanowczo zdementowało polskie Ministerstwo Energii. Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski mówi, że doniesienia agencji TASS są manipulacją. Polska nie chce gazu z Nord Stream 2 i Polska nie popiera tej inwestycji. Jest to wbrew naszym polskim interesom. Odbieramy to jako chęć manipulacji opinią publiczną, ale też i na rynku gazu i w stosunkach międzynarodowych, bo przecież to także jest polityka, ale także w stosunkach gospodarczych. Doniesieniom agencji TASS zaprzeczył też polski operator gazociągów przesyłowych Gaz-System. Nord Stream 2 to projekt nowej dwunitkowej magistrali gazowej o mocy przesyłowej 55 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Polska sprzeciwia się temu projektowi, podobnie jak kraje bałtyckie i Ukraina. Dziś zachmurzenie małe, jedynie na krańcach południowo-wschodnich Polski oraz w Karpatach przejściowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego, a po południu miejscami przelotny deszcz lub burza. W czasie burz wysokość opadu do 15 mm. Temperatura od 29 stopni na północnym wschodzie i kotlinach górskich do 33 stopni na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni, w rejonach burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hektopaskali i będzie spadać. Informacją o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Wrócić. Niewykluczone, że Brytyjczycy zreformują system imigracyjny na wzór australijski. Czyli przyznawanie punktów potencjalnym imigrantom w zależności od tego, na ile są dopasowani do potrzeb brytyjskiego rynku pracy, a więc osoby będą dostawały chociażby punkty za wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Dlatego na Brexicie mogą skorzystać takie kraje jak Niemcy, Holandia czy Austria, bo staną się częściej wybieranym celem zarobkowym. Według szacunków Instytutu Sobieskiego Polacy do brytyjskiego PKB dokładają blisko 7 miliardów funtów rocznie. Joanna Mąkosa, TOK FM. W weekend na francuskie stadiony wracają kolejne mecze Euro 2016. Piłkarskie emocje zacznie spotkanie Polski ze Szwajcarią. Co jeszcze przed nami sprawdzał Mateusz Stanicki. W sobotę oprócz Polaków i Szwajcarów zagrają jeszcze Walia z Irlandią Północną i Chorwacja z Portugalią. W niedzielę zmierzą się Francja z Irlandią, Niemcy ze Słowacją i Węgry z Belgią. W poniedziałek mecze rozegrają Włochy i Hiszpania oraz Anglia i Islandia. Szczególnie ciekawie zapowiada się mecz Włochów i Hiszpanów, bo będzie to powtórka finału z Euro 2012, kiedy to piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego pokonali niebieskich 4-0. To był Mateusz Stanicki, dziękujemy bardzo. A pierwszy mecz 1/8 finału to przypomnijmy spotkanie Polaków ze Szwajcarami, które rusza w sobotę o 15:00. Kolejne informacje Radia TOK FM już o 10:20. Pogoda. W całym kraju sporo słońca, wyjątkiem będzie południowa Polska, bo tam w ciągu dnia możliwe są burze.
Na termometrach od 29 stopni w Zakopanem, przez 31 w Trójmieście i Olsztynie, 32 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, do 33 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. W studio gość dr Dobrohna Zielińska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Być może Wielka Brytania czy Zjednoczone Królestwo za jakiś tam czas zniknie z mapy Europy, bo może dziś jest początek końca, jak wieszczą niektórzy, ale dzisiaj będziemy rozmawiać o państwach, które na dobre już zniknęły, także dlatego, że nie przyłączyły się do Unii Europejskiej, której w tym czasie nie było, więc nie miały możliwości. Przyłączyły się do czegoś w rodzaju Unii Europejskiej, czyli tej wspólnoty chrześcijańskiej, której patronem było Cesarstwo Bizantyjskie, to na pewno. To nikomu na dobre nie wyszło, tak jak patrzę, gdzie dzisiaj Bizancjum jest. My to oceniamy z perspektywy i historia wie, że pewne rzeczy się kończą i właściwie nic nie jest na zawsze. To my, żyjąc tu i teraz, wydaje nam się, że tworzymy to wszystko jakieś stałe... będzie tak, że to wszystko będzie tak trwało, a w końcu my w ciągu naszego życia już widzieliśmy bardzo duże zmiany, więc pewnie następne nas czekają. I za jakiś czas historycy, archeolodzy będą badali, nie wiem co, chyba dyskietki albo jakieś USB i będą mówili, o tutaj 1000 lat temu była cywilizacja i coś się ważnego wydarzyło 24 czerwca i nie było to święto świętego Jana, tylko bla, bla, bla. A może właśnie święto świętego Jana przetrwa dłużej w naszej świadomości? No właśnie, niż... proszę zobaczyć. Przecież chyba skutecznie została wyparta noc kupały, bo to jak gdyby, żeby walczyć z nocą kupały. Oczywiście, znany stary zabieg. Prowadził, tak. No dobrze, ale właściwie jeszcze na razie nie o Zjednoczonym Królestwie, o tym po godzinie 11 będziemy rozmawiać, ale o, no właśnie, bardzo interesujących badaniach w bardzo interesującym miejscu, a jeżeli kogoś temat interesuje, albo zainteresuje, albo nie zainteresuje, to jeszcze chciałbym zaprosić 27 lipca. Czerwca. Już ten poniedziałek, o godzinie 10. Czyli w poniedziałek o godzinie 10 Muzeum Narodowe w Warszawie. Tak, całodniowe sympozjum dotyczące badań malowideł nubijskich, ale nie tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, czyli tych dotyczących ikonografii, to co było przedstawiane na malowidłach, a to z czego te malowidła były robione, jakich materiałów używano w tamtym okresie. No właśnie, tak sobie myślę, że kiedyś tacy nubijscy artyści to sobie mówili, no dobra, to może byśmy coś namalowali. No a co jakby już? A to może jakąś ikonkę. No dobrze, to tam coś sobie wzięli, zmieszali, namalowali, mówią, proszę. Wszyscy mówią, wow, piękne. No i tak to stało, aż potem zniknęło, a potem pani to bada i pewnie nubijscy malarze nie przypuszczali, że ktoś będzie to badał i zastanawiał się, co tam siedzi, na czym to się opiera i w ogóle co z tego wynika. Tak. Tylko jak sobie siedzieli i mazali. To tylko my podejrzewamy, albo to nasze takie nadzieje, że ktoś będzie badał naszą cywilizację. Nie sądzę, żeby oni myśleli o tym tak perspektywicznie. Ale nic nie było dziełem przypadku, ani to, co malowali, ani to, czym malowali. Tylko na pewno były to owoce bardzo długotrwałej tradycji, która na tych terenach miała swoją historię. A także tych nowości, które wraz z chrystianizacją właśnie do wspomnianego Cesarstwa Bizantyjskiego na tereny Nubii dotarły. I na pewno miejscowi artyści podchwycili te nowości i takie trendy, do których zresztą władcy nubijscy bardzo aspirowali, żeby stać się właśnie częścią tej wspomnianej takiej szerszej cywilizacji. A te nowości to były nowości w warstwie idei, tematyki, kompozycji, czy właśnie w warstwie warsztatu? W warstwie idei to były na pewno dla nich nowości, bo nowa wiara, w związku z tym trzeba było przywieźć na te dalekie, gdzieś tam tereny, bardzo daleko od stolicy cesarstwa, całe zaplecze, w związku z tym wiedzę, zarówno tego, jak
powinien wyglądać kościół, świątynia chrześcijańska, jak powinna być dekorowana w cudzysłowie, czyli jakie wizerunki powinny się tam znaleźć, żeby dopełnić liturgii, bo to była część liturgii, w związku z tym to też nie była przypadkowa sprawa, co gdzie powinno być umieszczone. No i oczywiście w jaki sposób to wszystko wykonać. Także na pewno w pierwszym okresie, jak to wszyscy, że tak powiem, debiutanci, malarze nubijscy pokornie słuchali, jak należy co wykonać i powtarzali te recepty, które otrzymali. A z czasem zauważyli, że pewne rozwiązania sprawdzają się na terenie Doliny Nilu daleko na południe, a niektóre niekoniecznie i że można niektóre rzeczy zastąpić pewnie miejscowymi, a na niektóre warto zwrócić uwagę i że tak powiem, kultywować te nowe tradycje, które dotarły. I my dzisiaj to badamy, a dokładnie pani to bada. I co pani bada i co pani wyciąga? I... Ja mam chyba wisienkę na torcie, mówiąc bardzo nieskromnie. Ale tych wisienek jest sporo, bo to jest tak zwane modne słowo interdyscyplinarne. Och, czereśnie. Projekt interdyscyplinarny we wszelkich aspektach, ponieważ różne grupy naukowców to musiały być zaangażowane, inaczej byśmy nie dali tego rady przeprowadzić. Wszystko się zbiegło z rearanżacją galerii Faras w Muzeum Narodowym. W związku z tym malowidła musiały być i sprawdzone pod względem stanu zachowania, jak one się mają po tych 50 latach od tej pierwszej konserwacji po przeniesieniu z Sudanu. W związku z tym i konserwatorzy byli w to zaangażowani, którzy chcieli wiedzieć, jak w jakim stanie są i podłoże, i same obiekty, ta oryginalna warstwa malarska. I chemicy, którzy właśnie to oni zrobili wszystkie badania tych materiałów. A mi przypadła w udziale interpretacja w kontekście takim kulturowym i historycznym. Ale tak naprawdę wszystkie te trzy dziedziny wiedzy miały swoje zadania i swoje sukcesy, bo i konserwatorzy mogli ocenić po tych latach wysiłki swoich starszych kolegów, którzy działali pod presją czasu i właściwie takich warunków kompletnie nieprzewidywalnych, jakie były w czasie akcji nubijskiej w latach 60. I chemicy, którzy mogli ustalić metodę, jaką należy w ogóle przyjąć, żeby takie malowidła przebadać i wyciągnąć jak najwięcej danych. No i tak jak mówię, a mi zostało to, żeby zrozumieć ten materialny aspekt malowideł w tym, może powiedzmy, takim niematerialnym kontekście. No i jakie wrażenia przede wszystkim konserwatorów? No bo tak jak pani mówiła, to była presja czasu, trzeba było szybko dokończyć. No 50 lat później dochodzą do wniosku, że połowa się rozpadła, połowę zjadły myszy? Nie. Wielki sukces. Oczywiście te malowidła są w różnych miejscach i my mamy to szczęście, że największa kolekcja malowideł poza Sudanem i Egiptem znajduje się u nas. I one są w dobrych warunkach i to na pewno wpływa na stan zachowania. Rzeczywiście to było wielkie wyzwanie dla ówczesnych konserwatorów. To nie tylko dlatego, że byli oni bardzo ograniczeni czasowo i właściwie ostatnie prace były wykonywane, kiedy stanowiska zalewała woda już naprawdę. Są takie zdjęcia zachowane i to wygląda bardzo dramatycznie. Oni byli też postawieni w sytuacji, gdzie trzeba było znowu znaleźć metodę, żeby zdjąć te malowidła ze ścian. W warunkach, kiedy mieli bardzo ograniczone możliwości materiałowe, trzeba było znaleźć metodę, która jest tania, szybka, dostępna na miejscu, czyli czasami na pustyni po prostu, i metodę, która nie zniszczy samych obiektów, bo te malowidła w większości technologicznie są bardzo trudne, to nie są takie
malowidła na tynku wapiennym, które są bardzo odporne na wodę i można sobie je traktować z dużą swobodą, tylko bardzo wrażliwe obiekty. I oni podejmowali taką decyzję zero-jedynkową. Albo się uda, albo się nie uda. Ale udało się. Udało się. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje już za kilka minut, o godzinie 10.20. Doktor Dobrochna Zielińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Owczarek. Reklama. Odkryj w sobie kibica! Teraz w MediaMarkt! Do każdego kupionego notebooka otrzymasz oprogramowanie McAfee Antivirus Plus 2016. Na przykład do notebooka Lenovo z procesorem Intel Core i3 za 1499 zł. MediaMarkt.pl. Kiedy mamy ochotę na seks? Godzinę przed biorę tabletkę. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile coś nam nie przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. A zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę? Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Nadzwyczajny koncert na ogrodach muzycznych. Po raz pierwszy w Polsce. Orchestra of the Americas. Artyści z 25 krajów obu Ameryk. 22 lipca o 19 na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie. Festiwal Ogrody Muzyczne. 15 lipca, 9 sierpnia. www.ogrodymuzyczne.pl. Dla ochłody wskocz do wody, a po basen wskocz do makro. W makro do końca czerwca baseny minus 20%. W hotelu Sofokles na ulicy Sofokleos i kawałek dalej była Agora, kawałek dalej są miejsca, po których Eurypides i Sofokles chodzili, no to ja mam jakieś takie wrażenie, że jestem starym człowiekiem, chociaż wciąż się młodo czuję i bardzo to lubię. A ile jest prawdy w tym, że oni co roku donoszą kamienie na Akropol, żeby suma się zgadzała, czyli to, co ludzie zabiorą, to ciężarówkami w nocy z powrotem i turyści potem znowu biorą, mówią, słuchaj, kawałek, wiesz, kto po nim stąpał, z Akropolu przywieziono. Ja myślę, że to jest prawda, że te kamienie są donoszone, bo rzeczywiście tysiące turystów, które wchodzą na Akropol i każdy niestety zabiera taki kamyczek, no to pewnie by tego Akropolu już dawno nie było. Jeszcze chciałem powiedzieć Państwu, którzy się wybieracie, może kiedyś wybierzecie do Atyn, co bardzo polecam, że koniecznie, żebyście poszli do najbardziej znanego na świecie muzeum archeologicznego, który się właśnie znajduje tutaj na place. No tam jest po prostu cała Grecja, po prostu antyczna, od posągów, od rzeźb, od wszystkich. To jest temat na tysiące audycji. Ale jak Ateny, to defilada. To ci żołnierze, co te nogi tak do poziomu idealnie podnoszą i z powrotem do pionu, i do poziomu, i do pionu. To przecież. Ale w ogóle to jest też i aeropak, ja w ogóle jest ta głowa cukru, czyli taka przepiękna góra w Atenach, z której widać całe miasto, zwłaszcza wieczorem, robi nieprawdopodobne wrażenie. Ale wiesz co, ja już strasznie rozpaczam z tego, że już będziemy żegnać Grecję i ja za chwilę będę się udawał do Italii. Już nie będzie Kalimera, tylko będzie Bongiorno. Neapol, Mediolan czy Rzym? Teraz lecę do Neapolu, ale ponieważ mieszkałem 7 lat w tym kraju, więc możemy całe wakacje opowiadać o Włoszech, ponieważ to jest moje ukochane miejsce. Ale jeszcze chciałem tylko 3 słowa, jeżeli jeszcze jesteśmy w Grecji, bo w ogóle nie wspomniałem nic na temat moich ukochanych wysp, które wiem, że też są bardzo odwiedzane przez Polaków. Mianowicie Santorini, Mykonos, Zakynthos, gdzie byłem ostatnio, z cudowną Zatoką Wraku, to jest najbardziej fotografowany, najbardziej znany z fotografii zabytek tego wraku w Zatoce, przepiękny na złotym piasku. I rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że co dzień około 20 czarterów dolatuje do Grecji na różne wyspy. I to jest kraj, który chyba rzeczywiście bardzo jest lubiany przez Polaków i ja rzeczywiście bardzo go polecam. A jeszcze tylko na koniec opowiem, że było śmiesznie jak na Mykonos, gdzie są plaże dla naturystów, nie powiem inaczej. No i kiedyś się opalałem na takiej plaży, przyznam się bez bicia. I idę sobie tą plażą, a nagle taka pani mówi, ojejku, pan Henio Zemiak miłość. A mówię, a po czym pani poznała? Tadeusz Chudecki, jak zawsze oszczędzam. Alunedi, fino alunedi, buongiorno, salve. Buongiorno. Powietrze z Saskiej Kępy, proszę Państwa. Czuj blues. Tak. Czuj duch piekła nie ma. No piekło to ludzie sobie wymyślili, proszę Państwa, dla potrzeb własnych,
dla potrzeb własnych wymyślili. No. Że co? No właśnie. A że tu jakieś strachy na lachy, a że... No, ludzi trzeba było, proszę państwa, postraszyć. Niestety ludzie nie mogli tak być w samopas chodzić, jak ta Ewa z Grecji i jak ta von Lipski. Ona mnie tu chce wyciągnąć, wiesz, na te filmy. Ja tu wyjdę na szóstą, a ona tu zabierze cały ten do taryfy dom i sobie pojedzie. Ona myślała, że ktoś głupi jest, a to von Lipski. Von Lipski. Bo wiecie państwo, na te castingi, na to wszystko. Ja mówię, jestem artystką, jestem aktorką. Ja nie potrzebuję tutaj lecieć na szóstą rano, proszę państwa. Jakieś robić minki i potem dopiero ewentualnie po południu brać udział w występach. No być może też ja, jak ta Anita, piąte koło u wosu. No to ja za takie coś, to ja bardzo serdecznie dziękuję. I niech sobie Anita tam gra w tym piątym kole u wosu. Zapraszamy serdecznie. W tym piątym kole u wosu niech sobie Anita gra udział. A ja nie potrzebuję. Także proszę państwa, buziaczki i proszę jeść kaczki. No. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I co tam dalej o tej Nubii, proszę państwa? Realizowanym projektem Grabowskiej Habrylak jest osiedle na Placu Grunwaldzkim, zwane wrocławskim Manhattanem, zaprojektowane w latach 60. Wystawa została zorganizowana w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. No, Wrocław trochę tu przyjechał do Warszawy. Kolejne informacje na antenie Tok FM o 10.40. Zapraszam. Goda. Synoptycy ostrzegają, piątek będzie słoneczny i upalny, burze jedynie na Podkarpaciu, poza tym niemal bezchmurne niebo i niemal wszędzie powyżej 30 stopni, na zachodnich krańcach nawet 33 stopnie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Owczarek. Cezary Łosiczka, program Owczarek. W studio gość dr Dobrochna Zielińska, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. I przypominam, w poniedziałek, 27 czerwca, o godzinie 10 rano w Muzeum Narodowym w Warszawie Anioł pod mikroskopem, badania fizyko-chemiczne malowideł nubijskich. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może wejść? Może wejść. Wstęp jest wolny, aczkolwiek uprzedzam, że... Może zabraknąć krzesła. Zobaczymy. To byłoby duże zaskoczenie, przyznaję, ponieważ... Jak pan widzi w programie, widać już po tytułach, że niektóre wystąpienia mogą być dosyć hermetyczne językowo. To rzeczywiście dotyczy... Na przykład powitanie. Powitanie jest najłatwiejsze chyba do zrozumienia i przyznaję, że ja staram się tam dorzucić te trzy grosze, które pozwolą szerszej publiczności dotknąć sedna naszych badań, aczkolwiek zaproszeni goście to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach i oni się chcą podzielić tą wiedzą, którą, czy też doświadczeniem, które zdobyli badając te malowidła i w większości będą to też dane do naszego środowiska i chemików i konserwatorów. To taka trochę gratka, żeby spotkać się po 4 latach projektu. W sumie z niektórymi z tych ludzi nie udało nam się spotkać nigdy w realu, jak to się mówi. I stąd pomysł, żeby może wreszcie to zrobić, skoro się udało i skoro mamy wyniki. Na przykład wyniki analiz chemicznych w kontekście kulturowym. Tak. Taki... To najbliższy mi temat, jak już mówiliśmy. No i jakie są wyniki? Analiz chemicznych w tym kontekście? To było miłe doświadczenie, bo... Tak trochę myślimy, kultura, chemia, trochę... Wydaje się, że to jest... Niezwiązane ze sobą światy. Że to jest niemożliwe do połączenia, a jednak okazało się, że te dane takie czysto chemiczne, czyli właściwie pierwiastki, związki chemiczne zaczęły do nas mówić zupełnie innym językiem, ludzkim głosem, jakbyśmy powiedzieli, gdyby była Wigilia.
Jeśli to przefiltrować przez czasy, w jakich te malowidła powstawały, warunki i możliwości finansowe zarówno wtedy, jak i dziś tak naprawdę, to okazuje się, że te malowidła nie powstały na peryferiach. Może geograficznie były to peryferia świata cywilizowanego, jak na ówczesne czasy, ale władcy nubijscy mieli duże ambicje, żeby... Tutaj na nubijskiej miałam Efkę. Władców świata, proszę i tych, którzy wyznaczali trendy pisarzy bizantyjskich. Szkoda dziewczyny, bo dostała eksmus. Starali się to pokazać w różnych aspektach. Zabrali jej to mieszkanie dwupokojowe, piękne, w bloku. To nawet nowy blok, taki podłużny, tych klatek sporo, czteropiętrowy. Na przykład. I dostała Efka Kawajeksis. Takim największym odkryciem dla nas jest użycie lapis lazuli, czyli naturalnej ultramaryny, pigmentu do dzisiaj jednego z dwóch najdroższych na świecie, który w tamtych czasach był dostępny tylko w jednym miejscu, w prowincji Badakhshan w Afganistanie, i stamtąd był sprowadzany do wszystkich ośrodków. Cały problem z lapis lazuli polega na tym, że jako kamień może być używany i nie jest jakby, powiedzmy, obiektem czy też materiałem problematycznym, i chociażby słynna maska Tutenchamona z Egiptu jest wykładana czy zinkrustowana lapis lazuli, i ten materiał był bardzo ceniony, związany zresztą z ideologią władzy w Egipcie faraońskim. Natomiast jeśli chce się z lapis lazuli zrobić proszek, tak, na tyle drobno utarty, żeby mógł służyć jako pigment, no to zaczynają się schody, ponieważ lapis lazuli przy wysokich temperaturach traci swój piękny kolor i przy nieumiejętnej obróbce po prostu robi się takie blado-szare. Stąd też cały proces był długotrwały, chroniony tajemnicą, jak to zwykle, zresztą technologia malarstwa i alchemia zawsze szły w parze w tamtych czasach. No i stąd też jego niebywała cena. Mówiło się, że był to pigment w cenie złota. A Nubia akurat złotem dysponowała. Złoto już wtedy było drogie? O tak, zawsze było drogie. Zawsze było w cenie, chociaż w Egipcie, o ironii, o srebro było droższe, bo było rzadsze. Po prostu nie ma złóż złota. Jeśli chodzi o oczywiście kraje poza Doliną Nilu, to zawsze to złoto było jednak jakimś takim, taką estymą darzone. I lapis lazuli był produkowany na miejscu, czy kupowany, już sproszkowany? Tego nie wiemy, tego się nie da niestety ocenić, aczkolwiek podejrzewam, że jednak był przygotowywany już, czy jeszcze w... Efka blaszanka, szkoda mi tej Efki, ale trudno. I przywożony jako gotowy produkt. Jeżeli ona nie pilnuje swojego domu... Wymagało specjalistycznej wiedzy. Chyba nie była na tej rozprawie sądowej, bo to od tego zależy. Albo, ja nie wiem, co tam na tym sądzie jest, chyba... Sędzina jest. Czy sędzia? Nie wiem, zaplecza finansowego, krzyczą, nie wiem, co tam sądzi się dzieją. Mecenatu. Ja jako Jekutka nie chodzę, to oni tam krzyczą na tych ludzi. Czemu wy nie płacicie? Won! Zabieramy mieszkanie! No jak jest na tym sądzie? No ja nie wiem. Ale też malowidła z aktualnych polskich wykopalisk. No i nasze szczęście, bo badamy stolice i okolice, zarówno ze Starej Dongoli, jak i z Banganarty, był potwierdzony lapis lazuli jako pigment w malowidłach. No, stosowany na co dość szeroką skalę, ale to są fundacje królewskie, to widać po samych obiektach, więc nie każdy mógł sobie pozwolić. Ja na potrzeby właściwie takiego, no, właśnie szerszej prezentacji skorzystałam ze współczesnego cennika pigmentów, i kilogram pigmentu, który jest pewnie wielkości tej szklanki, która stoi tutaj przede mną, no, kosztuje prawie 80 tysięcy złotych. Więc może cena złota nie robi takiego wrażenia, jak się to przeliczy. I mówimy oczywiście o współczesnych technikach produkcji pigmentów, więc na pewno znacznie łatwiejszych niż wtedy.
Czyli rozumiem, że król mówi, no dobra, to musimy tu mieć fajne malowidła takie, jak tam... Na bogato. Na bogato, jak tam robią w tym centrum. To ja, chłopaki, sprowadzam wam tutaj 30 kilo, a wy malujcie ładnie. No, żeby właśnie w centrum. Kolejną niespodzianką było to, że malowidła, które były malowane przy użyciu lapis lazuli w Królestwie Makuri, są datowane na IX wiek, znaczy od IX wieku, a takie, powiedzmy, szersze użycie lapis lazuli w Europie datuje się powszechnie na XII wiek. I to są jakieś jednostkowe, raczej w miniaturach, czyli no, bardzo drobne. To może było zacofane i było jeszcze... Więc widać tutaj, że ambicje władców Makuri nagle wybiegły dalej niż możliwości władców bizantyjskich, można by tak trochę śmiało powiedzieć, ale tak, z tych danych twardych. Czyli takie trochę noworyszowskie podejście. Przebijemy tutaj, pokażemy, kto... Taki nowy ruski. Proszę bardzo, nakupujemy tutaj zaraz tych Van Hochów i innych tam, jakim tam, Picassów czy coś. Proszę bardzo. Kto wie. Myślę, że nie liczyli się. Musieli być bardzo zamożni. I tutaj akurat robocze, złoto i niewolnicy stali jako podłoże, że tak powiem, ekonomiczne na pewno tych królestw. Natomiast możliwe też, że wchodziły też względy ekonomiczne, przepraszam, ideologiczne w grę i sama symbolika lapis lazuli, która na tych terenach mogła właśnie sięgać tych jeszcze dawnych epok. Stąd też taka chęć, że jednak nie każdy inny niebieski pigment, bo warto wspomnieć, że na tych terenach jest łatwy, bardzo tani i powszechnie stosowany pigment, czyli błękit egipski tak zwany, który był otrzymywany już od dawien dawna i stosowany i znany przez malarzy nubijskich, a jednak decyzja, że nie ten, a inny droższy, więc jeśli nie mamy zbytniej różnicy w samym kolorze, która mogłaby być decydująca, to musi być to rzeczywiście jakaś inna kwestia. No i albo rzeczywiście jak ktoś wchodził do takiego chciał, to wiedział, co tam na ścianach jest i przeliczał, od razu mu się tam licznik włączał, albo ta kwestia symboliki i idei mogła za tym stać. Ale to są bardzo oczywiście takie ulotne kwestie, o których trudno mówić jako o pewnikach. No tak sobie ciągle myślę o tych nowych ruskich i w ogóle nowobogactwie i tych symbolach jak gdyby włączenia się do klubu. No i pamięta pani przecież jeszcze niedawno Polacy się odurzali albo tanim winem typu Jabol, tak, albo jakąś najtańszą wódeczką. Właściwie działało, prawda? Skutki były takie same. A teraz każdy jakieś winko, a to białe, to czerwone, jakaś wódeczka wykwintna. No przecież to wszystko działa tak samo. Prawda? Przecież to wszystko działa tak samo. Być może... Ale my już odkrywamy na nowo swoje własne korzenie i zakąski, przekąski i tym podobne bary są coraz bardziej popularne. Czyli... Więc może to też jest tak, no bo że dobrze, to już dołączyliśmy do tego klubu, który jest takim trochę klubem właśnie włączającym nas w tę wspólnotę, więc pomimo, że kolor jest taki sam, no to zapłacimy więcej. A co? Stać nas. To taka moja archeologiczna, oczywiście, społeczna... Ale analiza. My robimy to samo. To też o, jest bardzo tak, mi się podoba. Ewa, tutaj blaszanka mieszkała na Nubijskiej, dostała eksmisję, a wy się śmieć. Zawsze. Ona już mieszka 4 lata na tej Przeworskiej. Biedna, oddaje całą swoją emeryturę. I pasji i ukrytych pragnień ludzi, którzy żyli gdzieś tam w przeszłości, to jest to dla nas największa satysfakcja. Oczywiście to jest bardzo wszystko względne i musimy zawsze pamiętać, że my to widzimy swoimi oczami, swojej epoki i swoich doświadczeń. Ale no, pewne rzeczy wydaje mi się, że są niezmienne i emocje i namiętności pozostają te same, także ich na pewno też dotyczyły. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Informacje o 10.40, już za kilka minut. Doktor Dobrowna Zielińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest Państwa i moim gościem. Informacje o 11.40, a po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiece, zapraszam. David Cameron poinformował, że ustąpi ze stanowiska szefa rządu w Londynie. Jako gorący zwolennik pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej stwierdził, że to nie on wprowadzi w życie decyzję o jej opuszczeniu, choć oczywiście szanuje wolę większości swoich rodaków, którzy opowiedzieli się za Brexitem. Brytyjczycy podjęli bardzo jasną decyzję, żeby obrać inny szlak. Uważam, że kraj potrzebuje nowego przywódcy, który poprowadzi go w tym kierunku. Jako premier zrobię wszystko, żeby przygotować do tego nasz statek w najbliższych tygodniach i miesiącach, ale uważam, że nie powinienem być kapitanem, który poprowadzi nas do najbliższego celu. Cameron nie określił jasno, kiedy złoży rezygnację. Stwierdził jedynie, że do zmiany na stanowisku szefa rządu dojdzie najpóźniej podczas październikowej konwencji Partii Konserwatywnej. Potwierdził też, że to on w imieniu Londynu poprowadzi najbliższe rozmowy z Unią i liderami jej państw członkowskich. Weźmie też udział w przyszłotygodniowym szczycie Unii. Szkoci nie wykluczają powtórnego referendum w sprawie swojej niepodległości. Lider szkockiej Partii Narodowej Alex Salamont zapowiedział, że prawdopodobnie będzie domagać się jego rozpisania, a robi to tuż po tym, jak Brytyjczycy zdecydowali o wystąpieniu z Unii Europejskiej. Tymczasem Szkocja wczoraj głosowała przeciwko Brexitowi. Jak stwierdził Salamont, najbardziej racjonalnym dla niej wyjściem byłoby nieopuszczanie nigdy wspólnoty. Słuchasz informacji TOK FM. Nasza piłkarska kadra za chwilę odleci do Saint-Étienne na mecz 1/8 euro ze Szwajcarią i wieczorem już na miejscu przeprowadzi ostatni trening przed tym pojedynkiem. Spotkanie ze Szwajcarią rozpocznie się jutro o 15. Jeśli chodzi o skład biało-czerwonych, na boisku na pewno nie pojawi się pauzujący za kartki Bartosz Kapustka. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11. A w nich m.in. prezes PZPN-u Zbigniew Boniek o tym, jak biało-czerwoni relaksowali się po fazie grupowej mistrzostw, a także reakcja rynków na Brexit. A teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. W całej Polsce słonecznie i upalnie, za wyjątkiem południowej części kraju, gdzie w ciągu dnia możliwe są burze. Na termometrach od 29 stopni w Zakopanem, przez 31 w Trójmieście i Olsztynie, 32 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, do 33 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Owczarek, studio dr Dobrochna-Zielińska z Instytutu Archeologii jeszcze Uniwersytetu Warszawskiego. Jeszcze boż, za dusz. Poniedziałek, 27 czerwca, ciekawe, godzinie ciekawe, 10 rano, w Muzeum Narodowym w Warszawie. Rozpocznie się bardzo interesujące sympozjum. Jakie są to dobre, odpowiednie słowo? Sympozjum. Dobrze. Tak, jeden dzień. Zatytułowany Anioł pod mikroskopem. Badania fizyko-chemiczne malowideł nubijskich. Można się pojawić, chociaż będzie dużo wiedzy specjalistycznej. No tak, tutaj rzeczywiście mamy silną obstawę, głównie chemików, i w związku z tym ta wiedza tajemna będzie królowała. Przede wszystkim specjaliści, którzy byli zaangażowani, byli częścią projektu, czyli doktor habilitowana Barbara Wagner z Centrum Badań Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, czy dr Grażyna Żukowska z Politechniki Warszawskiej, to nasza taka rodzima. Z Wydziału Chemicznego. Ekipa. Tak, z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. No i tak jak wspomniałam, ludzie, których spotkaliśmy po drodze i którzy często już w takich końcowych etapach projektu zupełnie gdzieś tam przy okazji różnych innych działań zafascynowani tym materiałem, który mamy w rękach, oferowali swoje pomysły i pracę, żeby dołączyć. Także i wolontariusze się nam trafili. No proszę. Mówili, dołączymy. Ja już mówiłam, ale nam się budżet skończył. Nie mamy skąd wziąć już żadnych innych środków, bo my skończyliśmy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dokładnie w lutym tego roku, a jeszcze we wrześniu dodatkowe osoby oferowały swoją pomoc, także mieliśmy szczęście, trzeba przyznać. A ty, czy w trakcie tych badań, zawsze mnie interesuje, czy to jest tak, że się gdzieś tam zakłada różne rzeczy i potem one wychodzą, że tak właściwie było, a niektóre nie, no i właściwie na koniec człowiek mówi, okej, to się udało, to się nie udało, czyli inaczej nasze myślenie o tym się zmieniło trochę, nie? Ale czasami pojawiają się takie rzeczy, które o
180 stopni zmieniają nasze myślenie o czymś, bo nagle coś się odkrywa, że ojej, nie przypuszczaliśmy, że tak, albo wydawało nam się, że tak, a to w ogóle jest zupełnie inaczej. Czy tutaj coś takiego było, że po prostu wszyscy obudzili się pewnego dnia i mówią, wow, to... Czasami brakowało słów, to prawda. Z takich z chyba największych takich zaskoczeń to było to wspomniane lapis lazuli, ale... Ja myślę, że tak po czyli, latach dość moim własnym doświadczeniu. Czyli zaskoczeni byli badacze, że król na bogato lubił. Tak, i że to nie jest prowincjonalny warsztat, bo myśmy się przyzwyczaili do myślenia, że gdzieś tam, no gdzie ta Nubia, to już naprawdę koniec świata. A okazuje się, że na tych końcach świata też się dużo działo i wcale to nie były, nie była prowincja. I też widać, że kiedyś mój znajomy powiedział, że najwięcej danych zachowuje się w narożnikach. Porównał jakby takie odkrywanie przeszłości do remontu pokoju, gdzie zdzierano tapety latami i że zawsze w narożnikach te ślady tapet gdzieś tam zostają, bo są takie niedorobione, że w centrach dużo się dzieje i te największe zmiany zachodzą. W związku z tym centrum Bizancjum, Konstantynopol przeszedł tyle zmian, że relatywnie dużo zostało zniszczone, mało się zachowało, a na tych gdzieś tam rubieżach mamy dużo więcej danych, tylko trzeba się nad nimi pochylić i je odczytać. Już nie ma nad czym się pochylać. O nie, to się tak wydaje zawsze. Ja też myślałam, że zrobimy wszystko, co się da, a to chyba też urok tych interdyscyplinarnych projektów, że my się nawzajem od siebie uczymy. W związku z tym ja zobaczyłam, ile jest możliwości w metodach chemicznych, a koleżanki zobaczyły, że my mamy trochę inaczej, stawiamy pytania niż chemicy i mamy tych pytań mnóstwo. W związku z tym takie wzajemne odpowiadanie sobie na te pytania i stawianie sobie tych pytań pokazało nam, że my możemy dalej tak iść dalej i szukać dalszych danych. Badania izotopowe tutaj mogą bardzo dużo dodatkowych danych przynieść, chociażby... Jeśli chodzi o datowanie, o co? Pochodzenie pigmentów. Mhm. Takie również lokalne. To trochę wyszło w tym projekcie. To był też taki jeden z momentów ekscytacji, kiedy okazało się, że białe pigmenty, które były właśnie takimi, co to no, możemy zbadać, oczywiście wszystko badamy, ale tutaj nie spodziewamy się jakichś wielkich rewelacji, czy też czegoś, co nas zaskoczy. No, okazało się, że można podzielić te pigmenty terytorialnie i że dla północy były charakterystyczne pigmenty na bazie wapna, czy z minerałów zawierających wapno, a na południu magnezowych. Czysto chemiczne dane, ale jak się to nałoży na historię królestw nubijskich, to nagle okazuje się, że te warsztaty rzeczywiście również odpowiadały podziałowi politycznemu. I nagle, kiedy pojawił się warsztat południowy na północy, czyli właśnie w Faraz, okazało się, że nam się to nakłada z faktem połączenia obu królestw nubijskich i dominacją południa, czyli już nowej stolicy, Starej Dongoli. Także tutaj te dane chemiczne zagrały czyli potwierdziły właściwie wiedzę historyczną. Jak jest jakaś unifikacja, czy też łatwiejszy przepływ ludzi i towarów, jakbyśmy mówili dzisiaj terminami unijnymi, to się ludzie i towary ruszają. Dokładnie. No i oczywiście centra wpływów tutaj, stolica w Dongoli była tym miejscem, gdzie się wyznaczało nowe trendy i rodziły się nowe idee i one promieniowały. My to obserwujemy w innych oczywiście aspektach kultury nubijskiej tamtego okresu, ale zawsze takie dane, powiedzmy chemiczne, to dane chemiczne, a nie nasze dywagacje, bo archeologia jest jednak nauką humanistyczną w związku z tym. Czasami gdzieś tam w tych domysłach się... Czy to takie interesujące, że są takie nieoczywiste alianse? Chemicy, fizycy i historycy, czy archeologowie?
No tak, to chyba, jak się okazuje, przynosi najlepsze efekty, bo możemy zobaczyć, czy te dane razem mogą coś pokazać nowego. Szczególnie w nubiologii się cały czas stykamy z jednym podstawowym problemem, brakiem źródeł tekstowych. Bardzo mało jest tekstów, szczególnie wewnętrznych źródeł, które mówią nam cokolwiek o historii i kulturze tych królestw. Czyli cyfryzacja Nubii zostawiła... O, to jeszcze... Tak się kończy, szanowni państwo, cyfryzacja po prostu. Żadnych źródeł pisanych. Nasza cywilizacja też przepadnie bez żadnych źródeł pisanych. No nie mamy tego szczęścia, co koledzy z północy, bo jednak Egipt obfituje w dokumentację tekstową. Nam się cały czas marzy odkrycie archiwum z kronikami i wtedy już będziemy wiedzieć wszystko. I wtedy zobaczymy, co było prawdą, a co nie, więc... Się... Ale każdy podświadomie liczy, że nie znajdą za jego życia tego, prawda? Bo to się okazało, nie, że... właśnie liczymy, że ja jednym jestem... Zobacz, jakiś profesor, który napisał, nie wiem, 70 książek, a potem okaże się, boże, to wszystko bzdura, panie profesorze, skąd pan to wziął? Ale to jest co pan stres... jarał w tej Nubii? To jest stres dnia codziennego, nie poruszam tego tematu. To jest coś, z czym my się mierzymy każdego dnia. Właściwie każdy wyjazd na wykopaliska może przynieść nam takie zderzenie z rzeczywistością, ale to... Ale chyba środowisko wtedy się jednoczy i mówi, że to jest jakiś wariat i nie należy go słuchać. Jak ktoś znajdzie coś, co gdzieś tam przeczy oficjalnej wersji, prawda? Nie. Myślę, że trzeba brać na klatę takie rzeczy. A nie, ze źródłami tekstowymi nikt nie dyskutuje. To tutaj nic już nie przeskoczymy. Trzeba się wtedy wycofać. A najlepiej po prostu nie iść zbyt daleko w dywagacjach. Albo zaznaczać, że to są tylko nasze hipotezy. Bardzo mi się to podoba. Polityka i archeologia podobnie. No właściwie mamy taką hipotezę, że coś... Chociaż nie, politycy zawsze podkreślają, że to jest czysta prawda. Ja się jestem zawsze zafascynowana, jak z jaką lekkością wycofują się albo tłumaczą swoje niefortunne wypowiedzi. U nas tak to nie działa i zawsze mi się przypomina absolutnie genialny tekst profesora Kołakowskiego, Legenda o cesarzu Kennedym, który skonkludowany jest tym, że głoszenie nieprawdziwych tekstów naukowych karane jest śmiercią, ale to jest na propos kongresu, który się dzieje w dalekiej przyszłości. Także na razie jesteśmy bezpieczni. Bardzo pani dziękuję. Doktor Dobrochna Zielińska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego była państwa i moim gościem. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 11:00 po informacjach. No może trochę o tym Brexicie porozmawiamy. No to właściwie wszyscy o tym dzisiaj gadają, a chyba tak nie jest. Ale... Także proszę państwa, Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra mówi o tym, że ludzie drwią, często kpią, wiecie państwo, najchętniej to pewnie z Pisma Świętego, bo jak już słowo pisane jest najrzetelniejsze, najwierniejsze, najprawdziwsze, najskuteczniejsze, no bo to wiadomo, jest pod ręką, co jest, to zapiszesz. A przecież Biblia była spisana. Mało tego, że spisana, to jeszcze była wielokrotnie, Biblia była przepisywana, proszę państwa. Była bardzo przepisywana. Bardzo się troszczono o wszystko, co było w Piśmie Świętym. To są nieocenione, oczywiście też niedocenione skarby, proszę państwa. No, ale Biblia, Biblia i jeszcze raz Biblia. Pismo Święte. No, przyznam się szczerze, że ja bardzo dużo w Piśmie Świętym siedziałam. Bardzo, no nie chcę się tu chwalić, wiem, ale jednocześnie też wiem, że bardzo długi okres czasu ja nic nie wiedziałam na tematy Pisma Świętego. Już zdążyłam i ten okres swojego życia zaliczyć, że nie byłam w zborze chrześcijańskim, że nie czytałam, nic nie wiedziałam. Ile rzeczy, jakby to można było powiedzieć, mnie ominęło, prawda? Że ludzie po prostu gdzieś tam swoje zajęcia mieli, jeżeli byli. No, także proszę państwa, buziaczki i proszę jeść kaszę. O takie mam tutaj z gwiazdkami, proszę państwa, dekoracji. Pozdrawiamy państwa serdecznie, buziaczki przesyłam. Piątek 24 czerwca, minęła 11:00.
informacje TOK FM. Małgorzata Mostowiec. David Cameron nie chce być kapitanem statku opuszczającego Unię Europejską. Europejskie rynki na Brexit zareagowały spadkami, a polscy piłkarze wyruszyli do Saint-Étienne, gdzie jutro zmierzą się ze Szwajcarią. Brytyjczycy opowiedzieli się za Brexitem, a ich premier zapowiedział podanie się do dymisji. David Cameron stwierdził, że nie chce być kapitanem statku opuszczającego Unię Europejską. Europa wciąż jest w szoku po decyzji wyspiarzy. Na razie jednak Londyn czeka długa i trudna droga wychodzenia ze wspólnoty. Ze mną w studiu jest Magda Paciorek. Jak będzie wyglądał ten proces i ile może potrwać? Tak naprawdę jest to spora niewiadoma, bo choć przepisy unijne przewidują możliwość wypisania się ze wspólnoty, to przecież żaden z krajów nigdy tego nie robił. A to oznacza, że każdy krok, który podejmie Londyn, będzie precedensowy. Formalnie brytyjski rząd musi teraz poinformować Brukselę, że chce skorzystać z artykułu 50 Traktatu o Unii Europejskiej. To właśnie ten zapis określa zasady wyjścia ze wspólnoty. Kiedy to się stanie, nie sposób przewidzieć. Choć brytyjski kanclerz skarbu sugerował, że poczekamy na to najdłużej 2 tygodnie od referendum. Wtedy ruszy unijna machina. Szereg negocjacji i rozmów dotyczących bardzo wielu spraw. Na przykład statusu unijnych pracowników na wyspach. David Cameron uspokajał dziś, że przynajmniej na razie niewiele się tu zmieni. Chcę zapewnić Brytyjczyków żyjących w innych krajach Europy i Europejczyków mieszkających tutaj, że nie będzie żadnych nagłych zmian warunków życiowych. Ale te zmiany kiedyś muszą zajść. O tym wszystkim będą musieli zdecydować wspólnie, choć teraz już po dwóch stronach stołu negocjacyjnego, kraje członkowskie i Wielka Brytania. Nie będzie to proste i dlatego mówi się, że ostateczne rozwiązanie wszystkich spraw może przyjść nawet za 7 lat. To była Magda Paciorek o procesie wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. A u nas teraz reakcja rynków na Brexit. Od rana sytuacji przygląda się Aleksandra Dziadekiewicz. Olu, czy coś zmieniło się w ciągu tych kilku godzin, kiedy zyskaliśmy pewność, że Brytyjczycy chcą wyjść z Unii? Odrobinę tak, odrobinę się uspokoiło, ale podobnie jak w nocy w Azji, tak od początku sesji w Europie indeksy nurkują. Przy czym najmocniej traci teraz giełda w Paryżu 7%, w Londynie 4% spadki. O inwestowaniu w Warszawie też teraz nikt specjalnie nie myśli, bo jak to zawsze bywa, gdy są nerwy, inwestorzy odwracają się od takich krajów jak Polska, bo traktują nas jako rynek trochę ryzykowny i szukają bardziej bezpiecznych miejsc do lokowania pieniędzy, na przykład w złocie. Mocna huśtawka także na kursach walut. Funt brytyjski szuka dna, za to frank szwajcarski znów silnie się umacnia. Na tyle, że tamtejszy bank centralny zdecydował się interweniować, by osłabić swoją walutę. W Polsce o rzeczywistych interwencjach nikt raczej nie myśli i musimy to przetrwać. I tak w tej chwili odrobiliśmy już trochę strat. Teraz za euro płacimy 4,45 zł, za dolara mniej niż 4 zł, za franka 4,09 zł, było już ponad 4,20. No nie wiem, czy pocieszeniem mogą być słowa wicepremiera Morawieckiego, który mówił disiaj, że i tak reakcja polskich rynków na Brexit jest relatywnie łagodna i że za tydzień będzie już spokojniej. No tak czy inaczej, resort finansów już dziś ogłosił, że odwołuje planowany na poniedziałek przetarg obligacji, bo w związku z Brexitem jest po prostu zbyt nerwowo. A więcej o Brexicie i jego gospodarczych konsekwencjach w specjalnym wydaniu raportu gospodarczego już od 12 w Radiu TOK FM. Wyniki brytyjskiego referendum, jak słyszeliśmy, zatrzęsły giełdami i Unią Europejską, ale są tacy, którzy mają gdzieś powody do zadowolenia. W tym gronie, jak mówił w magazynie EKG, były premier i szef MSZ-u Włodzimierz Cimoszewicz, jest Rosja. Dlatego, że odpada jeden z krajów, który nastawiony był zdecydowanie krytycznie wobec polityki realizowanej przez Rosję w ostatnich paru latach, agresywnej polityki zagranicznej. Po drugie, Unia Europejska jako całość ulega osłabieniu. Rosji zawsze zależało na tym, żeby prowadzić politykę w relacjach indywidualnych z poszczególnymi państwami wybranymi przez ten kraj. Także Rosja jest wygrana. W sobotę w Berlinie odbędzie się spotkanie szefów MSZ-u w 6 krajów stojących u źródeł Unii Europejskiej, a więc Niemiec, Francji, Holandii, Włoch, Belgii oraz Luksemburga. W komunikacie wydanym przez Berlin czytamy, że spotkanie to wpisuje się w tradycję rozmów krajów założycieli, które wcześniej odbyły się na zaproszenie Włoch i Belgii. Uczestnicy tego spotkania wymienią poglądy na aktualne tematy europejskie i zapewne jednym z tych tematów będzie Brexit. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich nasi piłkarze, którzy są w drodze do Saint-Étienne, gdzie jutro rozegrają swój pierwszy mecz po wyjściu z grupy. O 15 zmierzą się ze Szwajcarią. Po zakończeniu pierwszej fazy mistrzostw wszystkie reprezentacje miały trochę wolnego czasu. Piłkarze starali się jak najlepiej wykorzystać go przed wznowieniem gry. Naszym czasem pomagał w tym szef PZPN-u Zbigniew Boniek. Jak jest czasami czas wolny, no to wezmę kogoś, chłopaków, którym się golf podoba, czy sami pójdziemy sobie troszeczkę w golfa pograć, prawda, czy tam jakaś wycieczka rowerowa, czy spacer nad Atlantykiem, co jest bardzo przyjemne. Nie ma tutaj takiej presji naszych kibiców, nawet jak są, to grzecznie, elegancko podejdą, żeby sobie zrobić z chłopakami zdjęcia, no ale mogą normalnie żyć i normalnie funkcjonować. Przed jutrzejszym meczem ze Szwajcarią nasi piłkarze w Saint-Étienne wieczorem odbędą jeszcze ostatni trening. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.20, a teraz jeszcze prognoza pogody.
pogoda. W całym kraju słonecznie i upalnie, za wyjątkiem południowo-wschodnich krańców Polski, gdzie w ciągu dnia możliwe są burze. Na termometrach od 29 stopni w Zakopanem, przez 31 w Trójmieście i Olsztynie, 32 w Warszawie, Łodzi, Katowicach, do 33 stopni we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Cezary Łasiczka, program Off Czarek. No i chyba już czas o Brexicie trochę porozmawiać, no bo skoro o euro rozmawiamy, to pewnie i o Brexicie. Przez Skype Jan Cieński, publicysta portalu Politico, przez Skype z Brukseli. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. A w studio Piotr Buras, dyrektor warszawskiego biura Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Rozpoczynam od Jana Cieńskiego. No, historyczna decyzja, uśmiechnięty Putin, otwierający szampana, funt, który leci na łeb, na szyję. No, wydawałoby się, że właściwie koniec świata się rozpoczął, a tymczasem ja mam takie wrażenie, że na razie niewiele się zmieniło, a nawet jeżeli Cameron rozpocznie działania związane z artykułem 50, to jeszcze, żebyśmy zobaczyli jakiekolwiek zmiany, no to pewnie 2 do 5-7 lat, zanim cokolwiek się wydarzy. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? Nie, mi się wydaje, że te 5 do 7 lat to jest bardzo optymistyczne. Widać, że przywódcy Unii Europejskiej, to znaczy, że i Tusk, i Scholz, który jest prezydentem Parlamentu Europejskiego, i szefowie różnych państw europejskich wysyłają bardzo mocny sygnał Anglii, że ten referendum jest wiążący i że chcą, żeby bardzo szybko rozpocząć dyskusję nad artykułem 50, już pewno w tym roku, prawdopodobnie już w jesieni. I jak się rozpoczną te dyskusje, to wtedy tylko zostaje 2 lata do ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Znaczy, że te 7 lat to nie, to będzie, mi się wydaje, że można liczyć, że w 18 roku już Wielka Brytania nie będzie członkiem Unii Europejskiej z wszystkimi konsekwencjami, które są widoczne, a te bardziej krótkoterminowe efekty, no to było dokładnie to, co ludzie, którzy walczyli o to, żeby Wielka Brytania została w Unii, od szefa Banku Anglii, Mark Carney i innych, którzy mówili, że będzie bardzo mocny efekt na rynkach i to widać dzisiaj, że funt bardzo mocno traci wartość, giełda w Londynie bardzo mocno spadła. No to są takie krótkoterminowe efekty, a w ciągu następnych 2 lat zobaczymy, co się stanie z szerszymi kontaktami z Unią Europejską. Właśnie, przeczytałem dzisiaj, że funt najniżej od 30 lat, więc natychmiast pobiegł do kantoru, żeby kupić 10 funtów, ale patrzę, że ciąż tam 5 z groszami, a pamiętam, że był 4 z groszami, więc chyba ktoś, kto zamieścił tę informację, trochę nieprecyzyjnie się wyraził. 2 lata to jest według artykułu 50 ten czas, w którym od początku rozpoczęcia umowy wyjścia te negocjacje powinny się zakończyć. Oczywiście ten okres można przedłużyć, to będzie trudne, no bo zdaje się, że wszystkie państwa członkowskie musiałyby wyrazić zgodę. No i po 2 latach, rozumiem, że od rozpoczęcia negocjacji, prawo Unii Europejskiej, czy te wszystkie wynegocjowane umowy przestają w Wielką Brytanię obowiązywać, chociaż to pewnie, jeżeli chodzi o rynki, to niewiele się zmieni, jak gdyby kiedy 2 lata wybiją. To jest twardy orzech do zgryzienia, tak? Bo z jednej strony chodzi o to, żeby pewne preferencyjne warunki, które wynikają z uczestnictwa w klubie Unii Europejskiej, nie pozostały tak preferencyjne, też trochę jako straszak dla innych potencjalnych państw, które by myślały, a z drugiej strony no jednak ta relacja Unii Europejskiej, w której jest Zjednoczone Królestwo, też żeby nie została zbytnio nadszarpnięta, więc to jest trochę tak, że jak to wynegocjować, żeby i mieć ciastko, i je zjeść. I warto też przypomnieć, że pomimo tego, że mówi się, że to jest pierwsze państwo, które opuściło Unię Europejską, no to jest to właściwie takie, no nie drugie, bo właściwie pierwsze i pół. Bo przypominam, że
Grenlandia. No właśnie nie jako państwo, ale jako terytorium autonomiczne w 1982, jeśli się nie mylę, doszło do wniosku, że nie chcemy europejskich tutaj regulacji, które nam mówią, co mamy łowić, gdzie mamy łowić, jak głęboko mamy haczyki, jakiego rozmiaru robaki. No i z racji ochrony swojego przemysłu rybołówstwa opuściła no, taki to trochę wcześniejszą wersję Unii Europejskiej. No i chyba raczej takie głosy dzisiaj przeważające na Grenlandii są, że to było dobre rozwiązanie.